Cześć! Przerobiliśmy na kanale już kilka tanich konfiguracji, na których cały czas da się w coś pograć i nadeszła pora na następną bestię w ekstremalnie niskim budżecie. Do tej pory zestawy, jakie zaprezentowałem, były, no cóż, były tanie i raczej nadawały się jedynie dla niewymagającego użytkownika. Tym razem, spoiler, będzie inaczej, bo choć ten zestaw jest tylko 100 zł droższy od tego, to pod względem wydajności mamy wyraźną poprawę. Taką poprawę, że na tym PC-cie możliwe jest nawet granie w Cyberpunka. Jakim cudem jest to wykonalne na zestawie za 400 zł? Przekonajcie się. Na dzień dobry, standardowo kilka ogłoszeń. Po pierwsze, wszystkie części są używane. Po drugie, i trochę nudzi mnie mówienie tego w kółko, nie liczcie na to, że uda się wam w jeden dzień skompletować podzespoły w tak niskich cenach. Ja zwykle poluję na nie tygodniami, jak nie miesiącami, choć jak się przekonacie, tym razem lepiej mi poszło. Cały sens tego materiału to pokazanie, że się da, a nie że jest to proste. Dodam, że ja wybieram jedynie oferty za konkretną cenę i nie licytuję. Niewykluczone więc, że przez licytację uda się zdobyć części nawet taniej. Kolejna kwestia, do ceny finalnej nie liczę ceny za wysyłkę, ceny Windowsa czy ceny testowanych gier. Następna ważna kwestia, zawsze wybieram najtańszą opcję, jeśli nie ma ona wpływu na wydajność, czyli na przykład biorę najtańszy dysk talerzowy. Jeśli ktoś chciałby się inspirować tym filmem, to oczywiście musi nabyć większy dysk na dane i bezdyskusyjnie nabyć SSD-ka. Podobnie w przypadku obudowy, ja biorę najtańszą, bo klatek mi od tego nie ubędzie, ale jak ktoś miałby obcować z takim zestawem na co dzień, to pewnie wolałby coś ładniejszego. Zaczynamy. Zestaw za 300 zł bazował na procesorze i5-2400, czyli druga generacja. Jasnym jest więc, że zestaw lepszy musi bazować na trzeciej generacji. Bo okej, znajdziemy w tej drugiej lepsze procki, ale z jakiegoś dziwnego powodu są one wyceniane jak za złoto. Ergo, żegnamy drugą generację i witamy trzecią. W grze był albo jakiś i3, albo jakiś i5. A ponieważ ceny za ten drugi wariant są już naprawdę niskie, to postanowiłem postawić na i5-3470. Kolejny raz z góry założyłem sobie, że jedyną możliwością, aby poskładać coś sensownego w tak skromnym budżecie, to musi to być coś na bazie jakiegoś OEM-a. Do wyboru mamy kilku większych producentów, HP, Lenovo i tak dalej. Ja postawiłem na HP, model 6300 Pro. Za egzemplarz bez RAM-u i dysku twardego zapłaciłem 149 zł. To dobra cena, a bez szukania okazji można znaleźć coś od ręki za max 200 zł. Kupując OEM-a mamy z głowy obudowę, zasilacz i chłodzenie procesora. Plus poza konkursem nagrywareczka DVD i wentylator obudowy. Cia-ching! Koszt 4 ramów po 2 giga każdy typu DDR3-1333 to zaledwie 39 zł. Dysk, jaki doliczam do ceny końcowej, to Hitachi 160 GB za 7 zł i 50 groszy. Zostało już tylko jedna rzecz do kupienia, a w portfelu zostało nam niecałe 200 zł. Nie jest źle. Zwykle mówię, że znalezienie karty zajęło mi wiele milionów lat, ale tym razem kartę graficzną znalazłem w 5 minut, a jest nią dobrze wszystkim znany GTX 660 z 2 GB pamięci wideo, za który zapłaciłem 175 zł. Trochę mnie to zaskoczyło, bo spodziewałem się długich polowań, no ale nie narzekam. Karta jest produkcji Gainwarda i posiada tylko jeden cooler, ale jej plusem jest to, że jest dość kompaktowa. Inne parametry karty widzicie właśnie na ekranie. Jest to cały czas na tyle popularna grafika, że można ją znaleźć w ankiecie dotyczącej sprzętu i oprogramowania na platformie Steam. I ponieważ jest taka popularna, to pewnie u części z was zapaliła się już czerwona lampka i pewnie ciśnie się wam na usta. Chwila. A jakim cudem zasilacz w takim HP-ku ma niby udźwignąć GTX-a 660, który jaroszem przecież nie jest? Zasilacz w HP, choć może się pochwalić niezłą sprawnością, 90%, to jego moc to zaledwie 320 W. Wymagania tego GTX-a 660 to zasilacz o mocy 450 W z linią 12V 24A.
Niestety wymiana zasilacza nie wchodzi w grę, bo HP zastosował w tym modelu własnościowe konektory i choć firma oferuje mocniejsze zasilacze, to kosztują one zwykle więcej niż budżet na kartę graficzną, jaki nam został. No dobra, miałem nadzieję uniknąć składania podzespołu po podzespole, ale wygląda na to, że nie mamy wyboru. Większość OEM-ów będzie miała słabe zasilacze albo po prostu niewystarczające na wybraną kartę graficzną. Ratunkiem z tej sytuacji może być rezygnacja z GTX 660 i skuszenie się na coś mniej prądożernego, np. GTX 1050, którego w wariancie 2 giga można zdobyć już za 300 zł. Czyli nie jakoś dramatycznie więcej niż kosztował model 660, ale niestety za dużo na potrzeby tego materiału. Wracamy do deski kreślarskiej. Poszukiwania płyty z soketem LGA 1155 z obsługą trzeciej generacji również nie trwały długo. Były to popularne konstrukcje, więc na rynku wtórnym ich nie brakuje. Jedyne, na co musiałem zwracać uwagę, to cena i nawet na tym froncie nie było źle. Szybko okazało się, że najkorzystniej będzie nabyć jakiegoś bundla w stylu płyta plus procesor plus RAM i czasami ze stokowym chłodzeniem. Zdecydowałem się nabyć płytę Asusa H61M-E z i5-3470 i z 8 GB RAMu. Koszt 150 zł, czyli bardzo dobra oferta. Radość nie trwała jednak długo, bo... I mówię o tym bardziej, aby przestrzec innych sprzedawców, a nie żeby pastwić się nad tym konkretnym sprzedającym. Otóż osoba, która przygotowywała paczkę, wrzuciła do opakowania płyty głównej luzem procesor oraz kostkę z pamięcią. A jako już mówimy o płycie głównej LGA 1155, to efekt wygląda tak. Nie wkładajcie procesora luzem, jeśli nie macie zaślepki na gniazdo. W takiej sytuacji po prostu osadźcie procesor w gnieździe i po problemie. Głupio mi mówić o tym głośno, bo jest to przecież tak oczywiste. Chcę jedynie uczulić, abyście nie zakładali tak oczywistych rzeczy jak zabezpieczenie soketu na czas transportu i sami prosili sprzedających, aby to zrobili. Naturalnie po zgłoszeniu dolegliwości kontakt ze sprzedającym się urwał. Cóż, ryzyko zawodowe. Okej, kolejne podejście. Tym razem zamówię każdy podzespół oddzielnie. Płytę, dokładnie taką samą jak ta, która dotarła do mnie uszkodzona, znalazłem już za 99 zł. Jest to płyta w formacie micro ATX. Maksymalna ilość RAMu to 16 GB typu DDR3 w dwóch kostkach. Chipset to H61. Mamy tutaj PCI Express 3.0 i 4 razy SATA. Procesor i5-3470 znalazłem za 35 zł. To bardzo okazyjna cena, taka bez okazji to coś w przedziale 40-50 zł. To dobrze znany model, który trafił na rynek w połowie 2012 roku. Litografia 22 nanometry, 4 rdzenie, 4 wątki. Bazowa częstotliwość 3,2 GHz, turbo 3.6. TDP to 77 W. Jest jedna rzecz, którą warto wiedzieć, decydując się na taki CPU. Otóż nie wspiera on instrukcji AVX w wersji drugiej. A dlaczego to może być istotne, dowiecie się później. Okej, są dwie rzeczy, które warto wiedzieć. Procesor nie wspiera technologii hyperthreading. Za RAM będziemy musieli wydać więcej niż w scenariuszu z 4 slotami, bo pamięci 2x4 są droższe. Znalazłem ofertę na dwie kostki ADATA 1333 MHz za 50 zł. Chłodzenie, jakie doliczam do ceny końcowej, to zwykły stokowy cooler, koszt 5 zł. Dysponując większym budżetem, radzę poszukać jakiegoś Silentium PC pod to gniazdo. Już za 40 zł można zdobyć Spartana. W kwestii dysku, tak jak poprzednio, idę po najniższej linii oporu, 7 zł i 50 groszy. Za tyle można mieć dysk firmy Hitachi o pojemności 160 GB. Naturalnie polecam nabycie jakiegoś SSD-ka na system. Pora na polowanie na zasilacz i tutaj też uzbroiłem się w cierpliwość oraz kawę. I nawet nie zdążyłem jej dopić, a już miałem kandydata. Kurde, to chyba najprostszy budżet do składania peceta. Wszystko idzie gładko. Zasilacz, jaki wybrałem, to Fortron o mocy 480 W za niecałe 19 zł. Jest taki tani, bo podobno wentylator jest głośny, ale mi to nie przeszkadza, mam cebulę w uszach. Zasilacz to zdecydowanie coś, na czym nie należy oszczędzać i ja też bym nie oszczędzał, gdyby nie to, że dysponuję tak lichym budżetem. Fortrony to jednak dobre zasilacze i nie mają tendencji do spalania domów. Kartę graficzną, jaką będziemy katować, już znacie. GTX 660. Przypomnę tylko, że kosztowała 175 zł. Ostatni komponent to obudowa i tutaj ponownie nie zaszalałem. Wziąłem najtańszą obudowę, jaką znalazłem. Padło na taki oto produkt firmy, nie mam pojęcia jakiej. Koszt 5 zł. Na wszelki wypadek do zestawu doliczam jeszcze przelotkę zasilania Molex na PCI Express. To zaledwie 3,50 zł.
Razem wyszło 399 zł. Aby zaoszczędzić trochę miejsca w domu, tam gdzie nie muszę, nie sprowadzam niepotrzebnych gratów. Zasilacze, obudów czy ramów mam już pod sufit, więc w celach prezentacyjnych będę używał to, co mam pod ręką. Dodam jeszcze, że obudowa, jaką wykorzystam, to Silentium PC. Użyłem jej już w materiale o biedanasie, ale nie pamiętałem modelu i ktoś w komentarzach mi przypomniał. To Brutus S20 Pure Black. Dzięki za przypomnienie. Zabieramy się za benchmarki. Testy zaczynamy standardowo od Cinebencha w wersji R15. Wynik to 475 punktów. Porównajmy to z wynikami z PC-ów za 200 i 300 zł, które składałem wcześniej. Jest progres. W teście pojedynczego rdzenia procesor Intela wyciska 130 punktów i ponownie porównajmy to z wynikami z tańszych zestawów. Muszę przyznać, że spodziewałem się większej przewagi nad i5-2400, no ale ważne, że jakiś wzrost jest. A tak prezentują się wyniki i5-3470 w teście Cinebench R20. 4210 punktów uzyskał zestaw w 3D-markowym Firestrike'u. Tutaj widzimy już wyraźną przewagę względem zestawu za 300 zł, gdzie grafiką była karta HD 7770. Rzutem na taśmę podaję jeszcze wyniki z testu TimeSpy. 1341 punktów. W benchmarku PCMark w wersji 10 składak osiągnął wynik 3503 punktów. Podczas stres testu procesora i karty graficznej, gdzie oba te komponenty dają z siebie wszystko, Watomasz nigdy nie przebił bariery 180 W. To zaskakująco mało, może zatem ten zasilacz w HP-ku by wystarczył? Muszę jeszcze wspomnieć o chłodzeniu. Używam zwykłego podstawowego coolera AVC bez miedzianego rdzenia, który jest wydajnościowo nawet gorszy od tego stokowego. Okazuje się, że po kilku godzinach obciążenia wszystkich rdzeni procesora maksymalna zanotowana temperatura to 72 stopnie, czyli całkiem nieźle, bo procesor trotluje dopiero w okolicy 90 stopni. Zabieramy się za grę. A jak kogoś ten aspekt nie interesuje, to przypominam o spisie treści. Zanim zaczniemy, dodam, że gameplay był przechwycony zewnętrznym graberem bez wpływu na ilość klatek. Wolfenstein The New Order tylko sporadycznie spada z poziomu 60 klatek, czyli z poziomu VSync'a, i to w rozdzielczości Full HD przy detalach ustawionych na średnie. Uparłem się, aby grę Control odpalić przy średnich detalach. To z automatu ograniczyło rozdzielczość do 720p. Ale chyba o graniu przy takich detalach trzeba zapomnieć, bo choć nie brakuje w grze momentów, gdzie klatki są na przyzwoitym poziomie, to nie brakuje też lokacji, gdzie liczenie zaczyna się od dolnych 20. MadRunner chodzi tutaj pięknie. Zwykle pokazuje przedział 50-60 klatek w rozdzielczości 1920x1080 i przy maksymalnych detalach. Szybkość działania Just Cause 4 nie zachwyca. Grę ustawiłem na 720p i detale średnie. W rezultacie widzimy przedział 30-50 fpsów. W Vampire Survivors w rozdzielczości Full HD przy domyślnych opcjach nie udało mi się wyświetlić klatek czy obciążenia CPU-GPU, ale to nieważne, gra działa tutaj płynnie, nawet jak dużo się dzieje. Kurde, cieszę się, że nie cierpię na epilepsję, bo gra jest świetna. W XCOM 2 pobawimy się tutaj w Full HD przy detalach średnich. Klatki trzymają się w przedziale 35-50. Szczytem ustawień dla Plague Tale jest rozdzielczość 1280x720 i detale średnie. FPS-y skaczą od 30 do nawet 80. 32,4 klatek to wynik w benchmarku zaszytym w grze Total War Warhammer 2. Ustawienia to Full HD i detale średnie. W CSGO liczenie klatek zaczyna się od około 60. Nierzadko przekraczamy setkę i rzadko, ale jednak zdarza się przebić pułap 200 klatek. Ustawienia, na jakie się zdecydowałem, to Full HD i detale niskie, ale nie najniższe. To teraz hit pod tytułem Fishing Planet. Tak, tak, śmiejcie się ile chcecie, ale ten tytuł jest w topach popularności na Steamie. Przedział 50-100 klatek uzyskałem przy detalach gdzieś po środku i przy Full HD. To mnie zachęciło, aby podbić detale, bo klatki w grze specjalnie istotne nie są. Wynik to przedział 40-60 klatek. Dodam jeszcze, że gra w wersji podstawowej jest darmowa. Zaginięcie Tana Cartera odpaliłem Full HD i przy profilu graficznym ustawionym na wysokie detale. Klatki w zależności od lokacji liczymy od 30 i sporadycznie dobijamy nawet do 70. Z ciekawości chciałem sprawdzić, jak na tak skromnej konfiguracji działa Uncharted przeniesiony z konsol Sony. Otóż działa
Tak, to jest właśnie ten brak instrukcji AVX2, o którym była mowa. Miejcie na uwadze, że takie błędy mogą zacząć się pojawiać coraz częściej, bo coraz więcej nowszych gier będzie wymagać tzw. Advanced Vector Extensions w wersji drugiej. Teoretycznie można to obejść poprzez emulację AVX2, ale to zje dużo zasobów, których i tak nie mamy, aby przy rozsądnych detalach odpalić ten tytuł, więc nie warto. Frostpunk mnie zaskoczył, negatywnie. Gra jest świetna, ale na pewno nie powala graficznie. A tutaj? 720p, detale najniższe jakie dało się ustawić i widzimy przedział 20-50 klatek, z czego przez większość czasu jest to 20 kilka. Kultik działa tutaj w 1920x1080 i z maksymalnymi ustawieniami graficznymi. Klatki liczymy od 50 i dobijamy do setki. Fantazja deweloperów nie zna granic. Chcesz odbudować Europę po II wojnie światowej? Oto WW2 Rebuilder. Tytuł, który da ci właśnie taką możliwość. 1920x1080, detale średnie i cóż. Da się grać, klatki są w przedziale 30-70, tylko że gra wygląda paskudnie, pomimo tego, że są to detale średnie. Stray pozwolił na maksymalnie 1280x720 i detale średnie. Przy takich ustawieniach sierściuchem ganiamy w przedziale klatkowym 30-60. W The Witness wszystko ustawione na maksa, a rozdzielczość to Full HD. Klatki skaczą od 50 i sporadycznie przebijają pułap 100. Horizon Zero Dawn teoretycznie się tutaj odpali, max 720 i przy najgorszych ustawieniach graficznych. Ale niestety nie spełniamy minimalnych wymagań pod względem pamięci wideo, brakuje nam całego gigabajta i w rezultacie na ekranie pojawiają się czasami glitche. Za to framerate akceptowalny, 25-50 klatek. Benchmark w Dirt Rally oszacował średnią liczbę klatek na dokładnie 43,60. Może nie najlepszy wynik, ale gra była ustawiona na detale ultra i rozdzielczość Full HD. Cities Skylines nie zachwyca. Nawet po ustawieniu minimalnych detali rozdzielczości 720p w rozbudowanej metropolii mamy przedział klatkowy 20-50 i gra nie wygląda ładnie. Drift King trzyma stałe 60 klatek i to w 1920 przy detalach średnich. Można więc sobie pozwolić na lepsze ustawienia. Lords of the Fallen pozwolił na 1920x1080 i detale średnie. Przy takich ustawieniach możemy liczyć na 40-80 klatek. 720p plus minimalne to chyba maks jaki da się tutaj wycisnąć z Trackmanii. Przy takich ustawieniach mamy przedział 45-70 fpsów. Grę da się odpalić w Full HD przy lepszych detalach, ale naturalnie ilość klatek poleci w dół, co może się nie spodobać fanom tytułu. Immortal Redneck przebija nawet pułap 100 klatek i to przy wysokich detalach w rozdzielczości 1920x1080. Mutant musi być wymagającym tytułem, bo przy Full HD i detalach średnich widzimy skromne 20-40 klatek. Dobra, gwóźdź programu, Cyberpunk. Od razu zaznaczę, że testowany zestaw nie spełnia minimalnych wymagań gry. Zarówno procesor jest za słaby, jak i grafika. To jednak nie oznacza, że gry nie odpalimy. Zatem 1280x720, detale niskie i oczywiście FidelityFX. Średnia liczba klatek z benchmarku zaszytego w grze to 35,95. Minimalna liczba klatek to 21, maksymalna 52. W samej grze znajdujemy potwierdzenie wyników z benchmarku. Podczas większego zamieszania klatki spadają do 20 kilku. Na ulicy zwykle 30 klatek w górę. Nieźle. Może, a nawet nie może, a na pewno zostałem trochę zepsuty graniem na Switchu przez tyle lat, ale to nie wygląda tragicznie i mówię to chwilę po przejściu Youngblooda na handheldzie Nintendo. Tam jest dramat. Do Cyberpunka jeszcze wrócimy w rozdziale 4. LEGO Brick Tales to przykład świetnej optymalizacji, bo gra pokazuje na tym leciwym zestawie cały czas ponad 100 klatek i to w rozdzielczości Full HD i po ustawieniu wszystkich detali na maksymalne. Przedział 40-60 klatek przy Full HD i przy maksymalnych detalach udaje się na tym zestawie wycisnąć z gry Drag Outer Zones. Turbo Overkill przy maksymalnych detalach i rozdzielczości 1920x1080 wyświetla się z klatkami w przedziale 35-60. Gra dość dynamiczna, więc zbicie detali może być dobrym pomysłem. Remake trzeciego Resident Evil po ustawieniu rozdzielczości 1280x720 i ustawień graficznych na priorytet wydajności uzyskuje niezły wynik klatkowy, od 50 do 90.
W trzeciego Wiesława da się tutaj pograć nawet w Full HD i to przy detalach średnich. Klatki nie powodują opadnięcia szczęki, w większej osadzie mamy przedział 30-40, ale mamy też z czego zbijać, aby uzyskać więcej FPS-ów, więc jest dobrze. Full HD to chyba za dużo dla tego peceta w parze z Shadows of the Tomb Raider. Przy niskich, czyli nie najniższych detalach, benchmark oszacował średnią ilość klatek na 26. O wiele lepiej testowana maszyna radzi sobie z Larą po zejściu do 720p i po podbiciu detali do średnich. Benchmark podaje, że średnia ilość FPS-ów wynosi 35. Chyba moja ulubiona odsłona gry Anno, czyli 1701, przy wysokim profilu graficznym i rozdzielczości 1920x1080 pokazuje dziwne, ale stałe 64 klatki na sekundę. Nieważne co się dzieje i jak bardzo oddalona jest kamera. Demko Ghost Runnera uruchomiłem Full HD przy detalach średnich i to może być za dużo dla męczonego peceta, bo choć klatki dobijają do 50, to potrafią spaść do dolnych 20. W King of Seas duża rozpiętość klatkowa od 30 do 60 i to w Full HD przy profilu wysokim. Miałem nadzieję pograć World War 3 w Full HD na tym kompie nawet kosztem detali, które ustawiłem na najniższe. Niestety maszynka nie daje rady. W takich ustawieniach klatki spadały do 20 i sporadycznie dochodziły pod 70. Po zbiciu rozdzielczości do 720p i pozostaniu przy najniższych detalach wyraźna poprawa. Mamy przedział 50-90 FPS-ów. Chcąc grać w Dying Light w Full HD na tym zestawie, musimy ustawić profil z najlepszą wydajnością, czyli z najgorszymi detalami. Możemy wtedy liczyć na klatki od 50 do nawet 100. Full HD i średnie to chyba zbyt wysokie ustawienia na indyk pod tytułem Lake. Klatki wahają się od 20 do 40. W GTA 5 pozwoliłem sobie na detale średnio wysokie i przy Full HD w benchmarku klatki odbijają się od 40 do 70. 1920x1080 detale średnie i w Ancestors Legacy widzimy przedział od 60 do nawet setki. Co się stało z wymaganiami Fortnite'a? One rosną co miesiąc? Ta gra działała na Amidze jeszcze wczoraj. W każdym razie pogramy tutaj w ten tytuł, ale przy opcjach graficznych trzeba trochę pokombinować. Najlepsze rezultaty uzyskałem przy Full HD ze skalowaniem 50%, detalach niskich i przy V-Synku ustawionym na 60 klatek. Wynik to od 50 klatek do V-Synka. Szczerze, spodziewałem się lepszego rezultatu. Niskie detale przy 1920x1080 to maks, na jaki pozwoli Assassin's Creed Syndicate w tej konfiguracji. Przez większą część zabawy widzimy przedział 40-60, ale sporadycznie klatki spadają do górnych 20. Według benchmarków w grze Hitman 2 średnia ilość klatek przy ustawieniach medium w 1980x720 wyniosła dokładnie 32,07. World of Tanks czuje się na testowanym blaszaku bardzo dobrze. Full HD, detale wysokie i klatki odbijają się od 70 i nierzadko przebijają pułap 100. Na klatki w drugiej odsłonie Little Nightmares nie można narzekać. Zwykle jest to przedział 45-60 w 1920x1080 i przy wysokich ustawieniach graficznych. Rustler w Full HD przy maksymalnych detalach mieści się z FPS-ami w przedziale 40-60. Dragon Quest XI nawet w rozdzielczości 1920x1080 i przy maksymalnych detalach chodzi tutaj płynnie. FPS-y liczymy od 45 i sporadycznie przebijamy 60. Need for Speed, ten z 2015 roku, działa tutaj w Full HD przy średnich tylko znośnie. Klatki dobijają do 50, ale liczenie zaczyna się od 25. Scar Mechanic Simulator 2021 sprawa jest nieoczywista. W 1920x1080 i przy detalach średnich klatki nie zachwycają, często jest to dolne 20 FPS-ów. Można więc zbić rozdzielczość czy detale, tylko czy na pewno jest to potrzebne? To nie jest gra, w której mniejsza ilość klatek sprawi, że będziemy się gorzej bawić. Zostałbym przy właśnie takich ustawieniach. Na koniec Hello Neighbor, który pozwolił na ustawienie detali Ultra i rozdzielczości Full HD. Wynik to niemal cały czas V-synkowe 60 FPS-ów. Poświęcę jeszcze chwilę na możliwe scenariusze rozbudowy tego blaszaka. Na start procesor. Dysponując większym budżetem można... No cóż, można po prostu kupić coś z nowszej generacji.
Naprawdę trudno mi polecić w tej generacji coś, co byłoby opłacalne. Ceny za najsłabsze i7 są zwykle oderwane od rzeczywistości, a w serii i5 nie bardzo jest w czym wybierać. Bo pewnie, że jest model 3570K, ale jego zakup ma sens tylko wtedy, jeśli zdecydujemy się na lepszy cooler i dodamy OC. I szczerze mówiąc, OC na tej płycie może nie być najlepszym pomysłem. W benchmarku Cinebench R15 bez podkręcenia 3570K uzyskuje zbliżony wynik do naszego procesora. Po podkręceniu do chociażby 4,2 GHz ilość punktów podskoczy o około 100. Sam nie wiem, chyba pakowanie się w procesor z literką K na końcu to ślepa uliczka przy trzeciej generacji. Bo jak już widzieliście, coraz częściej zaczną się pojawiać problemy z odpaleniem jakiejś gry przez nieobecność wymaganej instrukcji. Inne tytuły oprócz Uncharted, w które nie pogracie na tym CPU, to na przykład Atomic Heart czy Death Stranding. Choć w przypadku tego drugiego podobno wymóg AVX2 miał być usunięty w patchu. Ale nie potwierdzam tego, sprawdziłem i wyskakuje błąd o niezgodności procesora. Druga część Dying Light na premierę także wymagała tych instrukcji, ale zostało to spatchowane. Więc procesor zostawiam taki jaki jest. Zresztą nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale okazuje się, że V5 3470 z trzeciej generacji drzemie jeszcze trochę mocy, bo tylko nieliczne tytuły wykorzystywały wszystko co ten procesor ma do zaoferowania. Aha. Jest jeszcze kwestia Xeonów, o której w sumie warto wspomnieć. Wybrane modele tutaj zadziałają, ale niestety nie udało mi się znaleźć nic w atrakcyjnej cenie. Dla przykładu taki E3 1230 V2 uzyskuje w Cinebench R15 jakieś 600 punktów i kosztuje od 169 zł w górę. Mocniejszy E3 1245 V2 uzyskuje coś w okolicy 650 punktów i kosztuje od 211 zł w górę. Mówię od, bo można je znaleźć nawet za dwa razy tyle. Idziemy dalej. RAMu też nie ruszam, bo ponownie tylko nieliczne tytuły zbliżyły się do wykorzystania 8 giga, ale jeśli znalazłbym w dobrej cenie dwie kostki po 8 GB, to na pewno bym się zastanowił. Ok, przejdę do meritum. Zmienię tylko jeden komponent w tym zestawie. Tak na próbę i nie ukrywam, że z ciekawości. Wyciągnę GTX 660 i w jego miejscu znajdzie się GTX 970. Model, który posiadam, to Asus Strix. Strix oznacza, że karta ma wydajne chłodzenie i jak tylko jest to możliwe, jest chłodzona pasywnie. Mamy tutaj do dyspozycji 4 GB pamięci wideo lub jeśli chcemy być złośliwi 3,5 GB. Karta oczywiście wspiera API DX12 i co istotne, Nvidia cały czas wydaje nowy sterownik dla tej serii grafik. GTX 970 można nabyć już za 350 zł, czyli dokładnie dwa razy tyle, ile zapłaciłem za GTX 660. Sprawdźmy ile mocy nam przybyło, a zaczniemy od benchmarku Firestrike. 8957 punktów. No, zapowiada się obiecująco. Z 660 było to 4210 punktów. Dla porządku test TimeSpy 3385 punktów. Poprzednio 1341. To jeszcze sprawdzimy dosłownie garść gier. Hitmana 2 ustawiłem tym razem na Full HD i detale średnie. Ze starszą grafiką testowałem grę w 720p i tam wynik jaki uzyskałem to 32,07 klatek. Teraz w wyższej rozdzielczości i przy detalach takich samych benchmark oszacował średnią ilość klatek na 48,38. Cyberpunka sprawdziłem w rozdzielczości Full HD przy detalach średnich. Pierwszy benchmark puściłem z wyłączonym dynamicznym skalowaniem oraz bez Fidelity FX. I cóż. Gra wygląda świetnie, a średnia ilość klatek to 30,07. Ale nie wygłupiajmy się, nie jest niczym wstydliwym to, że odpalimy jakąś grę chociażby z włączonym Fidelity FX. Przy profilu automatycznym benchmark szacuje średnią ilość klatek na 46,26. Z ciekawości sprawdziłem jeszcze przy najniższych ustawieniach jakie dało się ustawić, ale cały czas w Full HD z Fidelity FX na automacie. Wynik to 59,19 klatek. Benchmark w Shadow of the Tomb Raider ustawiony na Full HD i detale średnie bez Fidelity FX pokazuje wynik 57 klatek na sekundę. Z gorszą grafiką Full HD i przy niskich mieliśmy 26 klatek. Frostpunk wreszcie zrobił się grywalny. Wcześniej problemy w 720p i przy najniższych detalach. Teraz Full HD, średnie i klatki w przedziale 30-60. Control też dostał skrzydeł. Wcześniej klatki liczyliśmy od 20 w 1280 na 720 przy detalach średnich.
Po zmianie grafiki widzimy przedział od 40 do nawet setki i to w Full HD również przy średnich. Fortnite to enigma. Full HD, średnie i gra kompletnie niegrywalna. Zdarzają się momenty, kiedy wszystko działa płynnie, ale co jakiś czas wkradają się przycięcia, nawet takie sekundowe. Aby wycisnąć stabilne 50-60 fps, musiałem po ustawieniu Full HD dodać skalowanie 50%, przełączyć detale na niskie i ustawić fałsynka na poziomie 60 klatek. Niestety elementem ograniczającym wydajność w tej grze jest u nas procesor, a nie grafika, bo przy GTX 660 mamy niemal identyczny wynik klatkowy przy takich samych ustawieniach. Oczywiście można się ratować trybem renderowania ustawionym na wydajność. Wtedy nawet przy epickich ustawieniach bez skalowania zobaczymy prawie cały czas ponad 100 klatek, a sporadycznie nawet ponad 200. Tylko delikatnie mówiąc, gra nie wygląda wtedy ładnie, a biorąc pod uwagę, że większość zainteresowanych takim PC-tem ma zwykłe monitory, to proponowałbym chyba fałsynka na poziomie 60 klatek i inny tryb renderowania. Aby grać w WW3 przy rozdzielczości 1920x1080, konieczne było ustawienie opcji graficznych na zbalansowane, czyli średnie. Przy takich ustawieniach zestaw wyciska od 40 do nawet 90 fps. Okazuje się, że i piątka trzeciej generacji i GTX 970 to całkiem wydajne combo, które do grania w indyki jak widoczny kolad odpalony w Full HD przy epickich detalach jest wręcz idealne. A i te bardziej wymagające tytuły się tutaj odpalą, jeśli pogodzimy się z faktem, że suwak z ustawieniami graficznymi będzie max po środku, a czasami bardziej po lewej stronie. Trzeba się jednak liczyć z tym, że Watomierz pokaże w tym scenariuszu większe odczyty. Widziałem nawet 250 W. Gdyby to miał być mój komputer na dłużej, to jest jeszcze jedna rzecz, którą bym zrobił, a mianowicie dokupił kartę z USB 3.0, bo na płycie nie ma ani jednego takiego portu, co w sumie jest trochę dziwne, bo czasowo płyta jest na tyle nowa, że powinna już posiadać USB 3.0. Podsumujmy, ile mógłby kosztować zestaw w takim ulepszonym scenariuszu. Jak widzicie, jest to wariant na bogato, z większą ilością RAMu, z solidniejszą obudową i nie najmniejszym dyskiem SSD. Wybierając najtańszy scenariusz, wyszłoby tyle. Kupno całkiem sensownego peceta w zadanym budżecie okazało się prostszym zadaniem niż się spodziewałem. Wychodzi na to, że i piątka z trzeciej generacji i wysłużony GTX 660 potrafią jeszcze pokazać pazury i mogą cały czas stanowić bazę do zbudowania budżetowca. A jeśli zamiast 660 wsadzimy do środka GTX 970, to robi się z tego naprawdę dobry pecet. Jednocześnie pewnym zgrzytem jest sama trzecia generacja procesorów Intela pozbawiona nieszczęsnego AVX-a w wersji drugiej, co sprawia, że jest to, powiem wprost, martwa platforma i nie widzę większego sensu, aby ktoś miał w nią inwestować. No chyba, że ktoś zaoferuje Wam podzespoły w dobrej cenie i nie zależy Wam na graniu w nowości. Nie chcę za dużo spoilerować, bo będę to pokazywał w droższym zestawie, ale zdecydowanie lepiej wypada na tym tle czwarta generacja, która nie jest wyraźnie droższa i jeszcze trochę życia w niej zostało. Wiem to, bo sam na takim procku siedzę od prawie dekady, ale o tym innym razem. W tym klipie to już wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia.